Cześć. Przyszedł czas na montaż wtryskiwaczy w silniku. W dzisiejszym odcinku będzie on trochę krótszy. Pokażę Ci, na co trzeba zwrócić uwagę w momencie, kiedy będziesz te wtryskiwacze demontował i montował. Żeby nie było takiej sytuacji, że po zmontowaniu jest gorzej niż przed rozmontowaniem. Oglądaj uważnie i mam nadzieję, że ten odcinek również do czegoś się przyda. Zaczynamy. I built tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, da 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 da. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, da 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 da. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Ok, elementy mamy przygotowane, czyli blaszki pomiedziowane, wtryskiwacze rozmontowane po to, żebym mógł pokazać Ci, jak to prawidłowo zamontować. To, co jest bardzo ważne, to jest kwestia elastyczności uszczelniaczy tych wtryskiwaczy. To jest kluczowy, że tak powiem, element. Jeżeli wtryskiwacze masz dobre, a na przykład okazuje się, że silnik dalej nierówno pracuje, pomimo tego, że paliwo podawane jest prawidłowo i jednakowo na wszystkie cylindry, no i zakładając oczywiście, że silnik ogólnie jest sprawny technicznie, czyli na przykład jak dokonałeś pomiaru ciśnienia sprężenia i okazało się, że właśnie to ciśnienie sprężenia jest na podobnym poziomie, to jedną z głównych przyczyn jest nieszczelność w układzie dolotowym. No i tutaj właśnie chciałem Ci na to zwrócić uwagę. Ja tych uszczelniaczy nie wymieniam ze względu na to, że one były wcześniej niedawno wymieniane, co powoduje, że one są bardzo elastyczne. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że taki uszczelniacz łamie Ci się w palcach albo jest twardy, bezwzględnie go wymień. Jeżeli będziesz miał sytuację taką, że wtryskiwacz wchodzi z uszczelniaczem luźno, to znaczy, że ten uszczelniacz również jest do wymiany. I to jest kluczowa informacja, która wpływa na to, czy silnik prawidłowo pracuje, czy też nie. Taki niuansik, ale ważny. W kwestii uszczelniaczy, które idą od strony zasilania wtryskiwacza, również ma to niebagatelne znaczenie. Szczelność definiuje tak na dobrą sprawę prawidłowość pracy wtryskiwacza. Dwa, bezpieczeństwo podróżnych. Tak? Więc tutaj w tym przypadku trzeba zwrócić na to uwagę, żeby te wtryskiwacze razem z tymi uszczelniaczami wchodziły pasownie w listwę. Dodatkowo oczywiście pamiętaj o zabezpieczeniu. Jeżeli są takie listwy, jak tutaj mamy, gdzie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, nie bagatelizuj tych zabezpieczeń. W przypadku, kiedy tych zabezpieczeń nie ma, bo również zdarzają się tego typu rozwiązania,
zwróć uwagę przede wszystkim na czystość, czyli tutaj gniazda, żeby były czyste, również gniazda w kolektorze, żeby były czyste, bardzo ważne. I jeszcze raz powtórzę, elastyczność uszczelniacza. Prosty trik, proste sprawdzenie. Bierzesz uszczelniacz. Jak ci wpada, ten nie wpada. Jak wpada, to niedobry. Po prostu. Ludzie często robią tak, że wprowadzają przypadkowe uszczelniacze. No to tutaj w różnej formie one mogą występować. No tutaj akurat mamy jakieś o-ringi. Są również uszczelniacze o przekrojach, powiedzmy, prostokątnych, czyli jest generalnie walec z jakąś tam pojedynczą wargą i tutaj zastępują to różnymi, powiedzmy, zamiennikami. To, co mogę, że tak powiem, doradzić, lepiej wydać te kilkanaście złotych, czy może kilkadziesiąt, żeby wprowadzić to, co ma być, niż wsadzać przez przypadek. Bo tak jak tutaj, w tym przypadku, ja tą listwę w razie czego ściągnę w ciągu 5 minut. Ale w sytuacji takiej, kiedy mamy samochody, gdzie dostęp do listwy jest bardzo mocno utrudniony, no to się okazuje, że to są niepotrzebne po prostu straty czasowe. W sytuacji takiej, kiedy by taki uszczelniacz, powiedzmy, ciekł, czy ten o-ring by ciekł, a listwa by była zabudowana, powiedzmy, pod górną częścią jakiegoś rozbudowanego kolektora dolotowego, podejrzewam, że i czasami godzinka z bańki. Tak więc tutaj zwróć na to uwagę. Jak zajmuję się mechaniką i klient się pyta, czy aby na pewno to trzeba zrobić, to nawet z nim nie dyskutuj. Po prostu wymień i tyle. Żeby nie było takiej sytuacji, że później to cieknie. Bo może być tak, że czegoś nie zauważysz, będzie podciekało i silnik stanie w płomieniach. Tak więc tutaj na to zwracam uwagę. Co do montażu samych uszczelniaczy. W kwestii montażu samych uszczelniaczy, no to okazuje się oczywiście, że trzeba oczywiście je delikatnie nałożyć na ranty wtryskiwaczy. Następnie stara, sprawdzona zasada. Jeżeli nie wchodzi, lekko posmaruj. W tym przypadku ja posiłkuję się chociażby olejem silnikowym. Dlaczego? Bo to jakby nie było, może być naturalnym paliwem tego silnika w niewielkiej ilości i tak każdy silnik ten olej pobiera. Tak więc nawet jeżeli by gdzieś się tam dostało na linię paliwową, nic się na pewno nie stanie. No i co? Do roboty. Lecimy z tematem. Montuję uszczelniacze. Jak już zamontowałeś uszczelniacze na wtryski, zwróć jeszcze uwagę, czy aby na pewno przede wszystkim równo siedzą, dwa, czy nie ma jakichś małych drobinek. Jeżeli nie masz pewności, nawet dmuchnij to. Żeby się upewnić, że sam o-ring jest czysty. Następnie odłóż to już na bok, żeby nie było sytuacji, że po prostu gdzieś się to zabrudzi na nowo. Kolejna sprawa. Zwróć uwagę na listwę. No i teraz tutaj uwaga. Nie dmuchaj w listwę, jak jest ona z paliwem. Dlaczego? Ponieważ możesz sobie dmuchnąć ewentualnie w oczy. Tak więc, jeżeli już musisz dmuchnąć, to w taki sposób, żeby tak nie patrzeć się, tylko ewentualnie wylotami w stronę, gdzie nikt nie stoi. Tak? Druga sprawa. To kwestia tego, żeby po prostu tylko i wyłącznie zobaczyć, czy czasami nie ma gdzieś jakichś brudów. Tak jak na przykład, nie wiem, czy to widzisz. Przed chwilą wyciągnąłem wtryskiwacz. Jak to się tutaj znalazło? Nie mam zielonego pojęcia. Jest. Po prostu trzeba z tym porządek zrobić. Tak więc teraz to wyczyszczę.
To, co jest ważne, to jeżeli już postanowisz mimo wszystko dmuchnąć w tą listwę, to zawsze dmuchaj z wlotu na wylot. Nie w drugą stronę, ponieważ jeżeli jest jakieś zanieczyszczenie, no to jak ono gdzieś się tam wklei, to później razem z paliwem może z powrotem wlecieć do wtryskiwacza. Taki niuansik, ale warto o tym pamiętać. Tak więc ja to teraz zrobię, żeby się upewnić, że przez przypadek coś tam nie wprowadziłem. Na zewnątrz. Teraz mam pewność, że listwa jest czysta. Montujemy. Żeby się nie męczyć, posmaruję teraz olejem trochę O-ring. Osadzę wtryskiwacz, zabezpieczę blaszką. No i tak po kolei. Następne trzy. Tego oleju naprawdę niedużo. To tylko tyle, żeby się błyszczało. Dosłownie w zupełności wystarczy. Następnie blaszka. W ten sposób zamontowany wtryskiwacz będzie już prawidłowo pracował. Na pewno, to wcześniej sprawdziłem, jest szczelny na listwie, tak więc tutaj pozostanie tylko szczelność w kolektorze. Lecimy z kolejnymi. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play. No, tak przygotowaną listwę mogę montować spokojnie do kolektora dolotowego. Do tego oczywiście wykorzystam oryginalne wkręty. Tutaj w tym przypadku są to takie wkręty do tworzyw sztucznych. Tak więc pontujemy z tą samą zasadą, czyli lekko oleju na O-ringi i następnie delikatnie wsuwamy do kolektora. Pamiętaj, żeby upewnić się, czy gniazda kolektora, gniazda wtryskiwacza są czyste. W sytuacji takiej, kiedy będzie zbierał się, będzie zebrany w nich brud, to już pomijam to, że możesz ten brud wprowadzić do środka. Najprawdopodobniej po prostu przeleci wydechem. Niemniej jednak może dojść do sytuacji takiej, gdzie wprowadzając nawet nowy uszczelniacz uzyskasz nieszczelność. Dlaczego? Ponieważ wejdzie brud pomiędzy uszczelniacz a ściankę, no i po prostu nie będzie dobrze przywierał. Tak więc w tym przypadku jest to bardzo ważne. Ja akurat w moim konkretnym przypadku mam to wszystko wyczyszczone. Tutaj tego problemu nie ma. Niemniej jednak o tym warto pamiętać. Jeszcze jedna ważna sprawa. Przed demontażem listwy, bo ty tego nie widziałeś, ale przed demontażem listwy też bardzo dobrą metodą jest to, żeby po prostu dmuchnąć jeszcze w okolice wtryskiwaczy, tak żeby ewentualnie wszelkie nieczystości na start wydmuchać. Dlaczego? Ponieważ jak wyciągniesz wtryskiwacze, to przeważnie te nieczystości, które gdzieś tam były przy nich zawarte, no różne rzeczy tam są, najzwyczajniej w świecie wpadają do środka. No i rzadko który to rozbiera. Tak więc w tym teraz jeszcze obejrzę dokładnie gniazda i zabieram się za montaż.
Tak jak widać, gniazda generalnie są czyste, także można spokojnie podejść do montażu. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Jak będziesz osadzał wtryskiwacze, to rób to delikatnie. Dlaczego? A przede wszystkim obserwuj wszystkie, żeby nie było sytuacji takiej, że coś wpychasz na siłę, co może spowodować uszkodzenie jakiegoś elementu. Tak więc zwracaj uwagę na wszystkie, tak aby równo były wprowadzane. That's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Od prawidłowego dokręcenia tej listwy zależy również osadzenie wtryskiwaczy. Te wtryskiwacze muszą wchodzić osiowo. Oczywiście, jeżeli trafisz w taki sposób, żeby listwa przylegała tak, jak ma przylegać, to z tą osiowością nie ma najmniejszego problemu. Ale tak jak widzisz, jeżeli byś chciał w przyszłości, powiedzmy sobie, wymieniać nawet uszczelnienia tych wtryskiwaczy, a uwierz mi, jest to bardzo częsty problem w starszych silnikach, który objawia się nierówną pracą, no to okazuje się, że jest ta operacja stosunkowo prosta i tutaj można sobie samemu bez problemu z tym poradzić. Z takich jeszcze rzeczy, o których warto pomyśleć, to jest kwestia tego, że jak demontujesz wtryskiwacze, zabezpiecz sobie gniazda przed wpadnięciem jakichś ciał obcych. Na przykład, nie wiem, jakiejś dodatkowej śrubki, jakiejś nieczystości, tak? Może jakiegoś kamienia, który gdzieś się tam przez przypadek na kolektorze znalazł. W jaki sposób? Wyciągasz wtryskiwacze, wsadź może jakiś koreczek, albo po prostu przykryj to szmatką. Jeżeli to oczywiście będzie w miarę rozsądnie wyczyszczone. Dlaczego? Ponieważ no, później trzeba ewentualnie demontować kolektor. W kolektorze jak się znajdzie, to pół biedy. Gorzej będzie, jak przez otwarty zawór akurat wleci do cylindra i nawet nie zwrócisz na to uwagi. Tak więc, demontując wtryskiwacze, od razu sobie zabezpiecz gniazda tak, żeby nie wpadły tam żadne ciała obce. Ok. Reasumując. Jest to fizycznie ostatni odcinek związany z montażem silnika. Jeszcze będzie element montażu silnika związanego z montażem koła zamachowego i z montażem sprzęgła. Ale to na to trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Tak więc na daną chwilę uważam tą serię póki co za zakończoną. Przejdziemy w kolejnych seriach, w kolejnej serii przejdziemy do regeneracji i diagnostyki elementów elektrycznych silnika, tutaj elementów osprzętu silnika elektrycznych. Mówimy tutaj o alternatorze i o rozruszniku. Z rozrusznikiem to mam taki problem, że nie wiem, gdzie go sprawdziłem, tak więc będę musiał go znaleźć. Ale na pewno na tym kanale pokażę Ci, jak w warunkach właśnie garażowych czy warsztatowych sobie podstawowe sprawy sprawdzić. Dwa, w jaki sposób to w miarę rozsądnie rozmontować, zmontować, no i żeby to działało.
Tak więc, jeżeli Ci się podobała ta seria filmów, to oczywiście kciuk pod wszystkimi w górę. Dodatkowo, jeżeli nie jesteś subskrybentem, to zasubskrybuj ten kanał. Na pewno czegoś ciekawego się dowiesz. Jeżeli jesteś już profesjonalistą, to chociażby tak po prostu popatrzyj się na grubę i nagryj kable. Ja tam czasami tak lubię. Okej. Do zobaczenia w kolejnej serii. Aha, jeszcze jedno. Na tą serię chyba trzeba będzie jeszcze tydzień poczekać, zanim ona się zacznie. Tak więc tutaj proszę o cierpliwość. W przyszłą środę i piątek najprawdopodobniej filmików nie będzie. Muszę rozrusznik znaleźć i przygotować się po prostu czasowo do demontażu, do rozmontowywania właśnie tych komponentów. Do zobaczenia. Cześć. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like.